Mijają kolejne rundy Grand Prix Kobiet FIDE w Kazachstanie, a jedno się nie zmienia. Bardzo długie i ciężkie partie rozgrywa Alina Kaszlińska. W czwartej rundzie tego prestiżowego turnieju Polka zremisowała z Kataryną Łachnią, kolejną zawodniczką z Rosji, grającą pod flagą FIDE. I z przebiegu partii możemy być zadowoleni z tego wyniku, bo przeciwniczka naszą arcymistrzynię męczyła długo. No i bardzo wytrwale. Zobaczmy, co się działo w tej czwartej rundzie. E, otóż e, doszło tam do dwóch rezultatywnych pojedynków. E, wygrały swoje partie Jiner Czarnymi z e, Szuwałową. E, to jest dla nas ciekawa informacja. O tyle, że Szuwałowa e, przegrała kolejną partię. Ma tylko jeden punkt z czterech. I jutro będzie przeciwniczką e, Aliny. I do tego jest jeszcze... Eee, porażka, bardzo niespodziewana porażka Aleksandry Kostieniuk, która przegrała z Dinano, Dinarą Wagner. Eee, ta zawodniczka, niemiecka reprezentantka miała być outsiderką, a po wygranej wskakuje, eee, no może nie do środka tabeli, ale ma półtora punktu i dzieli z czterema innymi zawodniczkami miejsca: 8, 11. Szuwałowa, jak wcześniej wspomniałem, jeden z czterech i zamyka tabelę. Ona będzie jutro rywalką Aliny. No i liczymy na powiększenie dorobku turu turniejowego. Liderkami w tabeli Goriaczkina i Żu Dżiner. O ile Goriaczkina na tym miejscu nie jest zaskoczeniem, no to Chinka oczywiście jest jakąś tam niespodzianką, choć z drugiej strony Chińczycy grają teraz mało, dużo zapewne trenują i ten ich poziom jest trudny do jakiegoś tam racjonalnego ocenienia. Jeśli chodzi o partię, to rozpoczęła się ona tak. Poszła obrona francuska i w tejże obronie francuskiej przeciwniczka zdecydowała się na wariant wymienny, pobiła na D5, czyli pretensji specjalnych tutaj na przewagę nie miała, chciała uniknąć sporu teoretycznego za liną, chciała po prostu pójść na grę i ten koncept całkiem nieźle się jej nawet opłacił. C4 to normalny ruch. Tutaj czarne mają różne opcje, ale najczęściej starają się. Poczekaj z biciem na C4, aż Goniec opuści pole F1, stąd ruch skoczek F6, ale w tym momencie Katarzyna zagrała ruch C5 po to, żeby właśnie tego dc4 nie było, bo po jakimś wyprowadzeniu gońca Alina na pewno odpowiedziałaby ruchem dc4. E c5, goniec e7, goniec d3, roszada. Tutaj można było zagrać b6 od razu, ale to niewiele zmienia, bo po roszadzie BCDC też najlepszym ruchem byłaby roszada, ewentualne goniec c5 i później wieża e1, goniec e6, dama c2. E no to ta pozycja jest dość ryzykowna. E tu e jakoś trzeba bronić gońca, powiedzmy skoczek d 7, ale tutaj czy Skoczek G5, czy Goniec G5? Jeszcze nie zrobiliśmy Roszady. Król jest w centrum, mogą być tutaj ogromne problemy. Dlatego Alina najpierw zrobiła Roszadę, po Roszadzie zagrała B6. I tu przeciwniczka nie chciała oczywiście bić, bo po biciu czarne nie mają żadnych problemów. Bardzo fajne centrum, może nawet do C5 mogą dojść. Od razu wieża wchodzi do gry, to byłoby zupełnie niepotrzebne. Stąd przeciwniczka zagrała Goniec E3, wzmacniając obronę. Punktu C5. Wymieniły się pionki, i tu ciekawy moment: nie do końca jestem przekonany, czy Alina zareagowała dobrze. Natomiast pozycja, mimo tego, że to wariant wymienny, okazała się być bardzo konkretna. Alina zagrała ruch skoczek G4, który jest ruchem troszkę przeciwko zasadom. Raczej staramy się rozwijać figury w debiucie. Alina ma jeszcze całe nierozwinięte skrzydło. Tutaj można było pomyśleć o tym, żeby wystawić gońca na A6, ale zawczasu warto zrobić ruch A5. Gdzieś tam wydłużamy. Wie, że może nawet A4 gdzieś kiedyś zagramy, ale przede wszystkim chodzi o zajęcie pola B4, żeby te pionki się nie połączyły. I następnie chcemy zagrać goniec A6, czyli na przykład ruch skoczek BD2, normalny goniec A6. I po ewentualnym biciu czarne stoją bardzo przyzwoicie. Skoczek G4 też jest ciekawy, bo od razu atakujemy na gońca, ale przeciwniczka odpowiedziała chytrym. Goniec F4. Teraz niestety nie możemy bić, bo tutaj. Czy Hetman C2, czy Goniec H7? Chodzi o to, że mamy te podwójne uderzenie na gońca i na punkt H7. Oba te ruchy są e, chyba całkiem dobre. Nie można bić na cebkiem. Alina wróciła. Prawdopodobnie to planowała, no bo teraz pionek wisi, ale tutaj świetna riposta ze strony łachno. Ona nie, nie cofnęła się gońcem na E3, co byłoby e, propozycją e, remisu, tak naprawdę cichą. Zagrała Hetman C2. I na to po skoczku a6 z ideą skoczek b4 i z ideą skoczek c5 bezpretensjonalnie oddała parę gońców bijąc na a6. Bardzo silny ruch, goniec a6 i teraz akurat zagrała niedokładnie, bo bardzo silnym ruchem było wieża e1, co wymagało od Aliny nie lada precyzji, bo się okazuje, że jeżeli czarne zagrają jakiś neutralny ruch typu wieża E8, to poskoczek B na D2 nie do końca wiadomo co robić, a czarne mają pewne problemy z gońcem, bo na przykład może zaraz nastąpić hetman A4 i ten goniec może mieć pewne problemy. Tu mogą być pewne sztuczki taktyczne. Byłem zaskoczony, kiedy komputer w tej pozycji stawiał czarny, przed czarnymi naprawdę spore problemy i e, bardzo sobie cenił pozycję białych, bo przy hetmanie na a4 potem można gdzieś pobronić pionka, poszukać skoczek d4, c6. Dużo tutaj się robi nieprzyjemnych rzeczy, a para nie ma znaczenia. Dlatego powiesza e1, Alina musiałaby zagrać do centrum skoczek e4 z atakiem na piona. To akurat stosunkowo naturalny ruch, bo stawia przed białymi problemy i po gonie c5 trzeba policzyć warianty, że tutaj... Po na przykład ruchu goniec B6, prawdopodobnie czarne stoją ok, ale to wszystko też nie jest takie znowuż oczywiste. Białe mają chwilowo bardziej aktywne figury, lepszą strukturę i to nie jest wszystko banalne. Zagrała jednak Rosjanka Rówieża D1, nastąpiło Skoczek E4, Skoczek C3. Teraz Skoczek zaatakował Pionka D5, więc bicie Pionka na C5 nie wchodzi w grę. Wymiana. Gonie z 2 bardzo prawidłowy ruch, i tym sposobem Alina grając ruch C6 rozwiązała wszystkie swoje problemy w tej pozycji. Tutaj czarne, no nie ma mowy o tym, żeby miały jakieś realne problemy. Natomiast, natomiast. Yy... Jeszcze trzeba uważać bo o ile obiektywnie komputer daje zera no to białe stoją troszkę wyżej mają jeszcze troszkę aktywniejsze figury jakich pionek a C6 jest jakimś tam może problemem jakby czarnym udało się jakby białym udało się zagrać gdzieś dojść do B5 pozycja mogłaby być nieprzyjemna. Było B4 i tu właśnie Alina od razu zagrała A6 ruch który jest niedokładny. Trzeba było spieszyć się z ruchem z G5, to jest bardzo ważne, żeby tutaj od razu te gońce wymienić, bo biały goniec jest troszkę aktywniejszy. Nie ma co się bać jakichś ruchów typu B5, bo tu czarne też mają swoją groźbę, podwójne uderzenie na no, niepozorną słabość taktyczną na A1, więc po gonie z G5 prawdopodobnie trzeba bić, no i tutaj już nie ma większych problemów. Jeszcze wisi wieża, wieża E2 Prawdopodobnie można zagrać nawet wieża E8 i pozycja powinna być stosunkowo łatwo remisowa. Nastąpiło A A6, co nie jest wielkim błędem, ale gdyby teraz przeciwniczka zagrała wieża E2, zeszła z tej przekątnej, no to w tym momencie na gonie G5 już można zagrać goniec E5 i postawić przed przeciwniczką niemałe problemy. Co więcej, na przykład komputer sugeruje, że jest zdecydowanie najlepszym ruchem i niemal jedynym, który daje prosty remis jest. Wymiana na tym polu, zepsucie swojej struktury pionowej, oddanie linii E Nie jest to banalna decyzja I to mogłyby być spore praktyczne trudności Tego jednak um, Łachnio nie zagrała, zagrała wieża E1 i po gonie z G5 już Alina Prawidłowo zareagowała, dochodzi do wymiany gońców, pozycja jest ne, Nie tylko obiektywnie równa H3, H6, kolejny fajny ruch, przygotowanie do do jakiejś operacji wymiennej po ruchu, wieża D3, właśnie ta operacja wymienna nastąpiła, oczywiście nie mogliśmy zagrać tu od razu z uwagi na bicie, bicie, z G5, tego gońca trzeba było pobronić ruchem H6, tak zagrała Alina, wieża D3, wieża E8 z wymianą jedynej niegrającej figury tak naprawdę, Hetman E8, wieża E3, Hetman D8, bicie, bicie i w sytuacji, w której po Hetman E2 wydaje się, że remis jest nie za Daleko, że już go można e, stosunkowo łatwo osiągnąć, zaczęły się dziać niedobre rzeczy. E, Alina bardzo przestraszyła się szacha na E8, bo faktycznie gdzieś ta groźba istnieje. E, to znaczy, na przykład po ruchu D4, no, trzeba się liczyć z szachem e, i tutaj ze stratą pionka, ale nie trzeba było panikować. Można było zagrać bardzo fajny ruch Hetman D8. Z jednej strony, biorąc pod kontrolę. Pole E8, a z drugiej szykując aż dwie ważne rzeczy: ruch D4, bo Hetman już broni pionka, i druga rzecz A5 w jakimś momencie. Tak, także po tym ruchu myślę, że remis byłby stosunkowo prosty. Co ciekawe, po aktywnym ruchu wieża E7, białe już są w tarapatach. Idzie pionek do przodu. Hetman jest przeciążony. Pionek, jak dojdzie za daleko, będzie wielką siłą, i y, wtedy białe mogłyby nawet partię przegrać. Nastąpiło niestety g czyli ruch niby profilaktyczny, ale zarazem puszczający ważną diagonalę, i to zaraz zresztą y, miało swoje reperkusje. Y, po. Hetman Bedwa, gdyby tak biały zareagował, od razu robią się problemy, bo yy, nawet wieża E5, jakaś idea, y, jakieś przygotowanie A4, B5, za dużo rzeczy tutaj czarne puszczają, i choć obiektywnie pozycja pewnie dramatyczna nie jest, no to po co taką możliwość tutaj przeciwniczce dawać? Nastąpiło G3, i teraz znowu można było yy, szukać czegoś. Yy, Bardziej, znaczy właściwie inaczej, tutaj był konkretny moment. Tutaj, skoro zagraliśmy G6, to już można zagrać D4, i to było drogą, która dość szybko rozwiązywała problemy czarnych, bo te końcówki nie, na, no nie są problematyczne. Mamy pionka na D3. Tutaj, na remis, będą za chwilę musiały celować białe szukając jakiegoś wieczniaka bo po prostu pionek się przebija niestety mająca mało czasu Alina spanikowała, zagrała ruch kompletnie irracjonalny czyli A5 i tutaj aż na dwa sposoby ma problemy na całe szczęście nie jest to oczywiste bo wygrywało dla białych B A5 od razu i teraz wieża A5, to że wieża A5 nie działa nie dziwi szach tutaj, szach i pohet manewrze się z wieża G8 a odejście królem na h7 jest nawet gorsze, bo po Hetman B2 nie mamy żadnego szacha, a przed tym matem nie ma zupełnie żadnej sensownej obrony. W związku z czym tu jedynym sensownym ruchem jest Hetman D8, i myślę, że to był plan Aliny, ale okazuje się, że po a6 pionek jest broniony i nie bardzo jest go jak wygrywać. Po hetman c8 białe mogą zagrać wieża a3, po prostu obronić tego pionka, a jest też fajny wariant, czyli ruch d4. Wydaje się, że to całkiem niezłe, żeby tu Hetmana ustawić na polu d5 i kontratakować, ale wtedy białe mają bardzo silny i niestandardowy troszkę ruch wieża b3 i na hetman d5 znowu daje o sobie znać słaba pozycja króla a7, wieża a7, wieża b8, król g7, hetman e8, grozi piękny mat, król f6 i tu właśnie puenta mocno komputerowa, czyli wieża d8, Hetman C5 i wieża D4. I tutaj się okazuje, że nie można bić z uwagi na typowy motyw. To się chyba Rożen nazywa. W każdym razie tutaj powierza D4. Problemy z królem zostają, materialnie jest równowaga, ale według komputera jest kompletnie wygrana. Tylko zobaczcie, ten wariant od samego początku nie jest oczywisty i troszkę nie dziwne, że nie zdecydowała się na to łachnią. Ona poszła na wieża E8, wieża E8 Hetman E8 Król G7 i BA5 i to też wygląda kosmicznie dla białych, bo w, być może Alina to przeoczyła, nawet na pewno coś przeoczyła i być może to po hetman C1 król G2 nie można zagrać hetman C5, bo się okazuje, że jest szach, król musi gdzieś odejść. Nie ma zresztą znaczenia w sumie gdzie. Jeżeli idzie tutaj dajemy szacha i ten pionek po prostu się uruchamia. Tutaj zaraz zagramy hetmanem zagramy hetmanem na B6, a jeżeli król idzie na H7 gramy hetman C7. I przykujemy ruch A6 i atakujemy na F7, i pozycja robi się kompletnie przegrana. Tutaj nie ma co zbierać. Na całe szczęście dla Aliny, po pierwsze, ona się zorientowała, że tu są problemy i e, policzyła wariant, że Dama C5 nie. Ratuje, zagrała Hetman C4. Bardzo silny ruch, bo zapobiega posunięciu A6, atakuje pionka A2, i gdzieś zerka w kierunku pola E4 i ewentualnych szachów. I tutaj, nawet z komputerem patrząc, nie widziałem nigdzie wygranej dla białych. Pozycja jest oceniana z przewagą, ale komputer, no przynajmniej przy krótkiej analizie, nie widział jakiegoś mechanizmu wygrywającego. I po kilku ruchach, po kilku szachach, właśnie zagrała A3. Ruch taki odbijający piłeczkę, ale Alina bardzo ładnie znowu nie spanikowała. Dama D3 zagrała po prostu przesuwając się do przodu i szykując być może w jakimś momencie to właściwie może nic może nawet po prostu można tutaj stać. Przeciwniczka zagrała Hetman E3, Hetman C4 i Hetman F4. Pojawiła się szansa, żeby zremisować od razu ruchem d4, bo tutaj jak już nie mam wygrywania pionka c6, co często mogło się zdarzyć na przykład tutaj, gdy, gdy była taka pozycja, po a3 można było spróbować d4, ale wtedy jest szach i bicie na c6 i tu już białe wygrywają, to w, w sytuacji... Przy hetmanie na f4, d4 jest po prostu dobre, dama b8, król h7 dama d6, d3, tu już mamy bardzo dużo czasu i białe nie są w stanie nic zrobić tu już białe mogłyby tylko walczyć o remis, jakieś królewcze, f ale to hetman spokojnie się przybliża do jakiegoś pola e2 i, i remis nie jest trudny Alina zagrała hetman d3, co też nie było złe i łachnie, tuż przed kontrolu stwierdziła, że pobije pionka Doprowadzając dość forsownie do takiej końcówki, która okazała się być remisowa. No, właściwie nie jest to zaskoczenie, bo e, wymieniamy pionka C6 na pionka D3, a jeżeli te pionki nikną, no to ta pozycja jest już zupełnie remisowa i nie jest to specjalnie trudne, żeby zrobić jakiś postęp. Białe muszą awansować pionki, a wtedy król się odsłania i łatwo dać wiecznego szacha. I tak w tej partii było. Zawodniczki troszkę tutaj tańcowały. Rosjanka przesunęła pionki do góry, aż w pewnym momencie okazało się, że ten dalszy postęp, dalsze poprawianie pozycji nie jest możliwe, a jak podjęła Decyzję oddania pionka, no to za chwilkę skończyło się wiecznym szachem. Także po czterech rundach nasza zawodniczka radzi sobie zupełnie dobrze 50% punktów, ale z drugiej strony, apetyty mamy zawsze na te najwyższe lokaty. Mam nadzieję, że w kolejnym pojedynku z ostatnią w tabeli, Poliną Szuwałową, Alina przesunie się w górę, a o tym się przekonamy już przy okazji kolejnego podsumowania, do którego Gorąco Was zachęcam i przypominam oczywiście o podnoszeniu łapek w górę. Trzymajcie się. Cześć.